Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na wykładzie towarzyszącym wystawie Frank Stella i Synagogi Dawnej Polski. Chciałam bardzo serdecznie powitać naszego gościa, Maszę Potocką, krytyka sztuki i kuratora, dyrektora Krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Wcześniej Masza Potocka była długo dyrektorem Krakowskiego Bunkra Sztuki, a jeszcze wcześniej prowadziła Galerię Sztuki Współczesnej, Galerię Pi, Galerię Fotowideo, Galerię Pawilon i Galerię Potocka, a od 1984 roku nieustannie tworzy kolekcję światowej sztuki współczesnej. Przekazała tę kolekcję stworzonemu przez siebie Muzeum MOCAK. Jest też autorką wielu wystaw polskich i światowych, a także wielu książek i tekstów teoretycznych. Dziękuję bardzo, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. Ja. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i za zaufanie, ponieważ abstrakcja to nie jest temat, którym się w tej chwili bardzo blisko zajmuje, ale oczywiście abstrakcja jako pewien fenomen sztuki współczesnej jest teoretycznie zjawiskiem niezwykle ważnym. Spróbuję tutaj w jakiś sposób pokazać różne twarze abstrakcji na oczywiście konkretnych przykładach dzieł sztuki. Większość pokazywanych prac, oczywiście poza pracami Franka Stelli, to są prace z kolekcji MOCAK-u. Tytuł mojego wystąpienia, Czy można zrozumieć abstrakcję, jest tytułem zaproponowanym przez Polin. Dostałam ten tytuł, ponieważ nigdy bym takiego pytania, myślę, nie zadała. Przede wszystkim dlatego, że nie używam w stosunku do sztuki czasownika rozumieć. Uważam, że ten czasownik jest pewnego rodzaju jak gdyby wprowadzaniem w błąd i automatycznie blokuje możliwość kontaktu ze sztuką. Słowo rozumieć, termin czasownik rozumieć ma bardzo precyzyjnie określone znaczenie i generalnie wiąże się z czymś, co pozwala nam odbić jakąś rzecz w konstrukcie takim racjonalnym, w czymś, co się da przełożyć w słowa, w czymś, co rzeczywiście można takim racjonalnym rozumem pojąć. Sztuka się do tego nie nadaje. Nie nadają się również do tego ludzie. Powiedzieć, że się kogoś rozumie, praktycznie jest nadużyciem znaczeniowym. I dlatego należy wycofać słowo rozumieć z całej sztuki, nie tylko z abstrakcji. Natomiast istnieje coś takiego w sztuce, jak pewien rodzaj kontaktu z przekazem, którym jest dzieło sztuki. Ten kontakt polega nie na rozumieniu, tylko na pewnego rodzaju identyfikacji takiej myślowo-wczuciowej w pewną czy strukturę, czy znaczenie, czy przekaz, czy obraz, czy nastrój, czy ekspresję, czy jakiś rodzaj prowokacji. To są bardzo, bardzo swobodne i takie zdystansowane odniesienia do dzieła sztuki. Dzieła sztuki to nie jest książka matematyczna, którą należy zrozumieć, żeby cokolwiek z niej mieć. W nie należy wejść tak, żeby to w pewnym sensie stało się naszym dziełem. To jest najwyższe osiągnięcie w odbiorze sztuki. Pewne poczucie, że nie rozumiem, ale w jakiś sposób to, co jest przekazane w tym dziele sztuki, jest tym, co ja bym chciała wyrazić, nie do końca wiedząc, czym jest to wyrażenie. Sztuka jest bardzo, bardzo tajemniczą dziedziną i negując zasadność terminu rozumieć w odniesieniu do sztuki, oczywiście neguję termin komunikat. Dzieło sztuki nie jest komunikatem, jest przekazem, a raczej, i to jest najwłaściwsze określenie, dzieło sztuki jest podglądem cudzej treści, która w jakiś sposób, na zasadzie pewnych odniesień, może stać się moją treścią. Koniec tego takiego bardziej ekspresyjnego wystąpienia. Teraz przejdę do abstrakcji i spróbuję ją w jakiś sposób uporządkować i będę ją porządkować powoli na różnych przykładach.
I tutaj jest pięć jak gdyby takich istotnych aspektów, czy istotnych odmian abstrakcji. Pierwsza istotna rzecz to jest to, że abstrakcja była ucieczką od narracyjności wcześniejszej sztuki, dawnej sztuki. Dawna sztuka jednak straszliwie dominowała i straszliwie jak gdyby niszczyła swoją potencję i formy i wszystkiego poprzez to, że była w jakiś sposób opowieścią o czymś. Oczywiście impresjoniści pierwsi jak gdyby to zanegowali, ale zanegowali nie do końca. Dopiero abstrakcja wyszła w stronę formy, porzuciła wszelkiego rodzaju narrację. Druga istotna twarz abstrakcji to jest refleksja strukturalistyczna i ten rodzaj abstrakcji najczęściej przybiera formy dzieł czy kompozycji o charakterze geometrycznym, które w jakiś sposób próbują zbudować linię relacji w nieznanej opowieści. Ta opowieść nigdy się nie pojawia, natomiast pojawia się pewien rodzaj jej struktury. Kolejny aspekt istotnej abstrakcji to jest pewne zmęczenie sztuki, które co jakiś czas się pojawia. Zmęczenie znaczeniem. Próba zobaczenia, czy człowiek obciążony tym istnieniem w różnych konkretnych, realnych uwikłaniach jest w stanie uciec od znaczenia. Czy jest w stanie stworzyć coś, co nie jest przekazem znaczeń. I to jest oczywiście utopijne, natomiast pojawiają się od czasu do czasu do dzisiaj. To nie zawsze jest obraz, bardzo często są to instalacje. Pojawiają się tego typu próby utopijne o bardzo ciekawych efektach, które właśnie uciekają od znaczeń. Kolejną istotną jak gdyby możliwością, która pojawia się w ramach abstrakcji, jest uruchomienie gestu. Jest zobaczenie czegoś, co jak gdyby kontrolowane przedstawieniem realistycznym nie ma możliwości pełnego zaistnienia. W abstrakcji gest może się wyzwolić dowolnie. On jest wypuszczony na pełną wolność i ta wolność jest zawsze w jakiś sposób regulowana osobowością artysty. Okazuje się, że gest taki anarchistyczny, taki uwolniony, taki ekstatyczny, on w jakiś sposób jest nadal kontrolowany przez pewne aspekty psychiczne artysty. I kolejna niezwykle wielki potencjał abstrakcji, który w tej chwili, w dzisiejszym czasie jest, można powiedzieć, najbardziej istotną częścią pojawiających się prac abstrakcyjnych, to jest coś, co ja tutaj nazwałam symboliczność ukryta, ale tutaj chodzi o pewien rodzaj takiego szeptu symbolicznego, o coś takiego, jak gdyby zasugerowanie czegoś, co nie zostało powiedziane. Ja tutaj pokażę kilka takich prac i to jest bardzo przejmujące i to bardzo tak, że tak powiem, w przełożeniu na wrażenia, czy w przełożeniu na słowa bardzo blisko odnosi się do spraw istnienia, egzystencji i tak dalej. I tutaj jest pewna litania genes, które stoją za abstrakcją. Tutaj bym się nie upierała przy tym, że one są bardzo dobrze uporządkowane i mają jakąś tam chronologiczność, ale w każdym razie są istotne, jeżeli chodzi o to, co w jakiś sposób inspiruje artystę, czy decyduje o tym, że artysta zaczyna tworzyć dzieła abstrakcyjne. I to jest właśnie wyabstrahowanie ekspresji, to, co pojawia się przy geście, rozbicie obrazu, analiza struktury, system, poszukiwanie przypadku, ucieczka przed znaczeniem, o czym mówiłam, i właśnie ta potrzeba szeptu symbolicznego. Tutaj troszeczkę w innych frazach powtarzam to, co mówiłam wcześniej. A teraz zaczniemy pokazywać obrazki. Henryk Starzewski, jeden z wybitnych twórców awangardy polskiej, był artystą abstrakcyjnym i on miał, można to nazwać, takim radosnym instynktem abstrakcji. On abstrakcję przede wszystkim geometryczną tworzył poprzez układy linii, układy kolorów, ale również poprzez takie delikatne kompozycje przestrzenne, reliefowe.
I on bardzo dużo myślał o abstrakcji, bardzo dużo rozmawiał z ludźmi i szukał tych wyjaśnień, o które tutaj w jakiś sposób ja zostałam poproszona. Oczywiście Henryk Starzyski miał do tego zdecydowanie lepsze przygotowanie i zdecydowanie głębszą refleksyjność na ten temat. I on znalazł, czy dostał album De Latoura i postanowił sprawdzić, jak wygląda abstrakcja w diagonalach kompozycyjnych dawnego malarstwa. I stworzył kilkanaście takich plansz, które analizują najważniejsze przebiegi ekspresyjno-emocjonalne kompozycji realistycznych i następnie wyjął te abstrakcje, analizując je pod kątem jak gdyby swojego wyczucia kompozycji geometrycznej. I mówił, ja w jakiś sposób byłam świadkiem tworzenia tych prac i on mi tłumaczył, dlaczego te kompozycje są tak wybitnie dobre i dlaczego to dzieło realistyczne ma taki potencjał, którego trudno przełożyć w słowa, że ten potencjał wynika z właściwej struktury abstrakcji. I oczywiście tutaj było wiele różnych układów. Niektóre były z częściowym uwzględnieniem kształtów realistycznych, inne były stricte geometryczne. Oczywiście w tych interpretacjach, w tych rysunkach, które on tutaj tworzył, jest sporo, można powiedzieć, takiego apodyktyczności twórczej, bo on zdecydował, które linie są najważniejsze. I powstające kompozycje były bardzo, bardzo nowoczesne. Jest to jedna z najciekawszych takich analiz dokonanych przez twórcę, analiz wizualnych. Henryk Starzyski nie traktował tego stricte jako dzieła sztuki, z tym, że teraz funkcjonuje to jako dzieło sztuki. I to jest taka najbardziej rozbudowana kompozycja. Zresztą widać jedną rzecz, jak zdjęcie tej materii realizmu z obrazu powoduje, że ten szkielet, ta wyjęta struktura jest realistycznie silniejsza niż to przedstawienie realistyczne samo w sobie, które my już przy ogromnej ilości oglądanych obrazów traktujemy w pewnym sensie z takim zaniechaniem, z taką mniejszą uwagą. Ta geometryczność jest mocniejsza. Jest taki jeden artysta, bardzo znany, Julian Opie, który właśnie się zajmuje analizą realizmu pod kątem tego, jak dużo można uprościć, żeby wrażenie realności było silniejsze niż w obrazie stricte realistycznym. Bo tutaj jest kwestia też już jakiegoś takiego naszego przyzwyczajenia, czy też opatrzenia, czy wręcz zobojętnienia na niektóre kompozycje. I teraz pokażę kilka różnych odmian abstrakcji, a właściwie kilka różnych strategii w używaniu abstrakcji. Oczywiście i niestety pierwszy przykład, czyli Twombly, nie jest z naszej kolekcji Mocaku. Jest to rodzaj abstrakcji, który w pewnym sensie budzi mój niezwykły podziw. Dlatego, że to jest takie przedstawienie abstrakcyjne, które jest odbiciem pewnej emocjonalności absolutnie nieprzekładalnej na żadne uzasadnienia. Tutaj te kompozycje są jakimś takim wejściem, zagłębieniem się w wewnętrzny chaos psychiczny, jakiś wewnętrzny chaos funkcjonowania emocjonalnego i one nie mają właściwie żadnych takich zewnętrznych argumentów, jak się na nie patrzy, żeby powiedzieć, dlaczego one są genialne. To jest ten rodzaj chaosu, który wydaje się, że nie można powiedzieć, czy to by mogło być gdzie indziej. To jest tak idealnie w tym miejscu i to daje takie idealne odczucie absolutnej doskonałości. Oczywiście
trudno to tak wyjaśnić poprzez sam obraz. Tego typu obrazy, żeby rzeczywiście dawały to takie, no mówiąc staroświeckim językiem estetycznym, to takie przeżycie estetyczne, one wymagają no, pewnego szerszego opatrzenia w tej sztuce. Natomiast to, co można by uznać jako argument za doskonałością kompozycji, jest dość takie mistyczne. Mianowicie jest to wiarygodność osobowości pojawiająca się w obrazie. Nie ma najmniejszej możliwości ani krytycznej, ani teoretycznej, żeby tą wiarygodność udowodnić. Ona jest czymś, co wynika z, po pierwsze z opatrzenia sztuki, a poza tym z pewnego rodzaju takiego wzajemnego uzasadniania się obrazów. Tutaj jest inna jego kompozycja, zupełnie na innej zasadzie stworzona, bo tamta to było takie jak gdyby dotykanie różnych miejsc oddzielnie. Tutaj mamy pewien rodzaj jednolitej eksplozji. Natomiast dalej jest to wrażenie, do którego bardzo Państwa przekonuję. Może zdecydowanie lepiej to wrażenie się zdobywa, stojąc przed oryginałem, że mamy tutaj zero kłamstwa osobowościowego, że tutaj nie ma żadnej gry na ładność, na kompozycyjność, na atrakcyjność, na nowoczesność, na łamanie zasad, na cokolwiek takiego, co jest traktowane jako przyczyna zewnętrzna. Tutaj wszystko, co się pojawia w ekspresji tego obrazu, jest przyczyną wewnętrzną. Ale oczywiście to badanie emocji, czy też jak gdyby takie wpuszczanie malarstwa jako termometru w naszą emocjonalność, co w przypadku Twombly'ego jest bardzo wyraźne, niekoniecznie ma aż tak głębokie wejście w innej sztuce. Na przykład tutaj mamy pomieszanie tego przeniknięcia do chaosu, z tym, że ten chaos tutaj już nie jest tak oczywisty, jak w tamtym przypadku, że jest w pełni warunkowany emocjonalnością artysty. On jest tutaj jest połączony z pewnym zabiegiem konceptualnym. To znaczy tworząc to przedstawienie abstrakcyjne, artysta również w jakiś sposób wprowadza drugi obraz, który pokazuje narzędzia używane przy tego typu zabiegach. I tutaj już jest takie, wszedłem do środka, ale równocześnie jestem twórcą, jestem tym zewnętrznym wykonawcą, jestem człowiekiem, który jest tutaj również, no nie tyle rzemieślnikiem, ale osobą zdającą sobie sprawę z zabiegu formalnego. I tutaj jest przykład takiej abstrakcji podglądającej emocje, z tym, że on nie dotyczy artysty bezpośrednio. Artysta tutaj podgląda emocjonalność osoby, która posługuje się językiem migowym. I ta osoba trzyma latarkę w ręce i recytuje wiersz. I to jest zapis wiersza, który równocześnie pokazuje zakres ekspresji recytacji. Zwizualizowaną ekspresję osoby, która jest, nie jest w stanie mówić. I tutaj dużo więcej przykładów, ponieważ to jest największy potencjał abstrakcji obecnie, czyli abstrakcja egzystencjalna, abstrakcja, która ma w sobie, przemyca raczej niż ma w sobie, ponieważ to są niezwykle delikatne sygnały i one nigdy nie mają charakteru takiego realnego. Tutaj nic się nie odnosi do człowieka, natomiast odbiór i interpretacja jest w stanie, a nawet można powiedzieć, nie jest w stanie tego nie znaleźć. I te prace najczęściej mają taki, przynajmniej ja mówię oczywiście o sobie, no, sugeruję to szerzej, ale oczywiście mówię o swoim odbiorze. One są niezwykle przejmujące przez to, że nie używają ani słów, ani obrazów, a mówią o czymś, co dotyczy
jak gdyby takiej szerszego problemu egzystencji. I to jest w ogóle sztuka, ten rodzaj abstrakcji, ten rodzaj sztuki jest najtrudniej poddaje się słowom. To jest najtrudniej je opisywać i najtrudniej sobie z nimi poradzić krytykom, ponieważ każde przełożenie na słowa zamienia coś, co jest szeptem abstrakcyjno-symbolicznym, zamienia to w konkrety, zamienia to w pewne takie gwoździe realistyczne i one stają się, może nie kiczowate, ale stają się takie trochę banalne. I tutaj zacznę od... Proszę pamiętać, tutaj jest dużo mojej interpretacji, może inni myślą inaczej. Wacław Szpakowski to jest artysta, to jest rysownik, który tworzył w latach 20. Zostawił ogromną kolekcję rysunków. I te rysunki polegają na tym, że jak Państwo widzą, na górze jest początek tej linii, po czym następuje seria zdarzeń rysunkowych i linia wychodzi po drugiej stronie. To jest cały czas jedna linia, która ma na swoim koncie potworną ilość przeżyć abstrakcyjno-geometrycznych. To jest coś, co można porównać z pewnego rodzaju rytmem istnienia, z wejściem i wyjściem w pewien zespół komplikacji. I tutaj również w jego karierze rysunkowej widać pewien taki narastanie tych komplikacji, ponieważ pierwsze rysunki, wcześniejsze od tego, który tutaj pokazuję, one były takimi ornamentami, gdzie jak gdyby ta fakt, że mamy do czynienia z jedną linią, był absolutnie oczywisty. Tutaj jednak przy tych bardziej skomplikowanych kompozycjach już trzeba to przeniknąć, trzeba to odkryć, że jest to jedna linia i on osiągnął coraz większą zdolność komplikowania tej linii. Tu jest przebieg innego życia. A to jest rysunek, który jest późniejszy od tamtych i ma również w ramach takich sekcji, takich okresów również własne wewnętrzne schody. I tutaj już, jak Państwo widzicie, ja tutaj już tak trochę staram się wypuszczać te komentarze jak gdyby dotyczące faktu, że można ewentualnie potraktować taki rysunek jako symboliczne przedstawienie przebiegu życia. Ale napisanie czegoś takiego, że jest to przebieg życia, byłby już jednak moim zdaniem pewnego rodzaju nadmiarem. Więc tutaj, żeby coś zasugerować, trzeba prawie że operować słowem, które jest na granicy abstrakcji. Najwybitniejszym obecnie artystą, który właśnie jest wielkim mistrzem i ma ogromny słuch na tą abstrakcję, taką symboliczną, abstrakcję, która może być we wrażeniach poprzez symboliczność materiału, poprzez kształt, poprzez pewne uwarunkowania tych elementów, może być właśnie traktowana jako abstrakcja, w cudzysłowie egzystencjalna, to jest rzeźba, ogromna rzeźba, która ma 8 elementów zrobionych z soli. Każdy z nich waży chyba 400 kg. I z tych 8 elementów ostatni się kręci. I tutaj jest jakby takie wrażenie, że istnieje pewien potencjał ruchu. Potencjał kreacji, potencjał czegoś, co istnieje i żyje w stosunku do czegoś, co trwa, co jest jak gdyby zastygnięciem. I ten potencjał tego, co jest energią, co jest jak gdyby taką potrzebą funkcjonowania w ekspresji jest bardzo nieduży. Bo jest to ten jeden element, kiedy 7 jest stabilny. I oczywiście tutaj mamy znowu ten sam problem, że powiedzenie tego zbyt bezpośrednio, zbyt tak otwarcie jest szkodą dla dzieła sztuki. Te
tego typu prace rzeczywiście źle znoszą, cały czas to podkreślam, zbyt dużą dosłowność komentarza. Kolejnym artystą, już nieżyjącym, który może być traktowany jako drugi mistrz w Polsce tego typu abstrakcji egzystencjalnej, z tym, że o ile u Mirka Bałki to jest taki większy dystans tych komentarzy, jest taki bardziej mówienie w imieniu własnym, ale również w imieniu pewnego szerszego podejścia do świata. Natomiast u Mikołaja Smoczyńskiego jest to podejście takiego wewnętrznego bólu, jest to podejście takiej wewnętrznej psychozy również. To jest seria fotografii, gigantycznych fotografii, one mają ponad 3 metry, które przedstawiają, są zdjęciami podłogi pokrytej klejem. Ten klej, taki typu perełka, on tak odpryskuje i tworzy pewien rodzaj niepokoju, pewnego zniszczenia, rozpadu, który w sumie znika w ciemnościach. I to wiele zdjęć Mikołaja właśnie opiera się na tym, że pierwszy plan to jest podłoga, która ma swoje przeżycia, która ma swoje takie symboliczne zarysowania, zniszczenia i plamy. Natomiast potem znika w ciemności. To była praca, która była pokazywana na Biennale w Istambule i ona była, jak gdyby przed tymi zdjęciami była podłoga, którą wymalowaliśmy klejem. Ona nie chciała pękać, bo była duża wilgotność. To jest inna praca. Mikołaj Smoczyński oprócz ogromnej twórczości fotograficznej również tworzył takie instalacje, to były bardzo specyficzne instalacje, bo w większości instalacje polegają na tym, że jednak wnosi się pewne przedmioty, wnosi się pewne obiekty do wnętrza, natomiast on wprowadzał metody. Wnętrze było zostawione puste, natomiast on wprowadzał pewne metody. I to jest instalacja, która mi zrujnowała galerię. Mianowicie na górnej części ścian było naklejone płótno z gipsem i z klejem, które zostało później odciągnięte i zamalowane na biało. Natomiast te zacieki oczywiście są zaciekami, które powstały przy tworzeniu tej górnej warstwy. Natomiast to był oczywiście bardzo skomplikowany taki zabieg budowlany na ścianach. Natomiast istotą tej pracy była taka nieduża czerwona linia, którą on narysował na ścianie, która jak gdyby sprawiała wrażenie, że spowodowała otwarcie ściany, z której się coś wylało. Że ta ściana była jednolita, biała i w pewnym momencie, ponieważ ktoś narysował linię, to ją w jakiś sposób tak zaatakował, że ta ściana pękła i wylała się ta brudna, taka ciemna, mroczna posoka. To było jak gdyby dość wyraźne w tej pracy. I ona miała dwie odsłony. Druga to było zdarcie tej górnej warstwy i odkrycie różnych pokładów ściany. Nie wiem, nawet wydarł chyba jeszcze przewody elektryczne przy tym. To jest jak gdyby druga część, bo to było w dwóch pomieszczeniach. Tu jest kolejna praca, już znacznie późniejsza, stworzona na rok przed śmiercią. To jest praca, która w pewnym sensie może być odniesiona do tych obrazów wcześniej pokazywanych C. Twombly'ego, kiedy na prawie że takiej nieopanowanej płaszczyźnie pojawiają się pewne impulsy z wewnątrz, pojawiają się pewne takie ujawnienia psychologiczne, kiedy pojawiają się takie momenty, kiedy artysta nie może się powstrzymać przed postawieniem jakiegoś znaku. I tutaj na tej takiej gołej desce pojawiają się takie znaki, stąd prawdopodobnie Mikołaj, który wtedy w tym okresie miał już pewien taki trochę mistyczne podejście do życia, dał w tytule tytuł rysunek stygmatyczny. Tutaj inny przykład, zdecydowanie chłodniejszy. Ale również zawierający pewne elementy
takiego symbolu, które odnoszą się do naszego funkcjonowania i takiego naszego gubienia się w niektórych sytuacjach. To było koło namalowane, które razem z Januszem Tarabułą Jerzy Kołucki kroił ileś razy te paski i zlepiał i znowu kroił i kroił. I w pewnym momencie wyszła z tego taka szara, taki szary chaos, który w ogóle już nie odnosił się do tego koła pierwotnego. Ta ilość powtórzeń i przekrojeń spowodowała, że to, co było pierwotnym kształtem, przestało w ogóle istnieć i nie dawało się nawet rozpoznać. Także ta praca zresztą została wyrzucona później, bo zepsuła się na tym śniegu. Tu jest inna praca Jerzego Kołuckiego. To jest taki właśnie, ktoś go nazwał poetą geometrii, bo on rzeczywiście w swoich pracach, obrazach, rysunkach, instalacjach geometrycznych, które zawsze są abstrakcyjne i zawsze operują kilkoma prostymi kształtami, zawiera w sobie pewien taki właśnie, takie niedomówienie, taki rodzaj sugestii symbolicznej. Są dwie takie ściany połączone jednej długości linami, z czego lina środkowa ma mniejszą odległość, przez to staje się jak gdyby wolna. I tutaj oczywiście interpretacja, jeżeli ktoś chciałby sobie napisać na tym tekst, nie sugerując, że jest to tekst krytyczny, to ten rodzaj sugestii, jakie się zawierają w tej pracy, pozwalają ją bardzo, bardzo tak personalnie odebrać. Ale to jest właśnie problem tej sztuki, że ona się świetnie odbiera personalnie, słabo się odbiera w przekazie jak gdyby takim krytycznym, zobiektywizowanym, dalszym. Kolejny geometrysta, też tworzący często takie prace, które mają delikatne odniesienia symboliczne, to jest Jan Pamuła. Tutaj jest taki układ pokazujący, co zawiera się w tym, przez co patrzymy. Co zawiera się w oknie. Zawierają się różne warianty nastrojów, różne warianty odbiorów i to, co widać przez okno, jest tym, co jest odczuwane. I tu taka nowsza praca też z tej, którą można uznać za pracę wpisującą się w tę grupę. Artysta litewski, Žilvinas Kempinas, niezwykle przejmująca praca. To jest obiekt w ruchu między dwoma wiatrakami, które są bardzo precyzyjnie ustawione poziomo. To jest niedawny zakup nasz do kolekcji Mocaku. Fruwa taka taśma magnetyczna i ona cały czas stara się utrzymać pomiędzy tymi dwoma ciśnieniami, utrzymać jakiś balans. I ten balans jest niezwykle przejmujący, bo to jest rzeczywiście, jeżeli się z tych wszystkich prac tutaj, może przy tej najbardziej ma się wrażenie, że to jest o nas. Że jesteśmy czymś takim, taką delikatną linią, która utrzymuje pewien rodzaj, próbuje utrzymać pewien poziom i w jakiś sposób wybronić się między dwoma sprzecznymi siłami. Ale z kolei te siły są właśnie tym powodem, że to się utrzymuje. I tutaj jest taki dodatkowy paradoks, że walczy się z czymś, że miota nami coś, co równocześnie jest tym, co nas utrzymuje w pewnej pozycji. I tutaj abstrakcja ma tą przewagę nad wszelkiego rodzaju próbami realistycznymi, że potrafi być szybka. Jednak przy przedstawieniach realistycznych jest tam ten bat odniesienia. Jest bat pewnego wymogu podobieństwa. Natomiast abstrakcja jest zupełnie wolna. Abstrakcja może być szybka, może być gwałtowna, może zdecydowanie łatwiej stać się narzędziem aneksji. Tutaj pokażę dwie prace, które jak gdyby stosują abstrakcję, linię w tym celu. To była taka instalacja dwuczęściowa austriackiego artysty Otto Zitko u mnie w galerii, gdzie wszystkie ściany
były zamalowane liniami i te linie były często tak prowadzone, żeby jak gdyby też trochę rozpłaszczyć wnętrze, żeby zamienić, żeby osłabić tych, tą ostrość przejścia jednej ściany w drugą. Artyście to zajęło 10 dni. To był rysunek węglem, a w drugiej sali był rysunek takim sztyftem olejnym. Tutaj widać właśnie rogi między ścianami a sufitem, które też w jakiś sposób zostały doprowadzone do rysunku płaskiego. Ponieważ Otto Zitko jest bardzo znanym artystą austriackim, żal mi było trochę tego i jego wysiłku i tego, że mamy takie gigantyczne rysunki. Wtedy zaprosiłam Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Konserwacji i oni zrobili zdjęcie takie transferowe części tych rysunków. Tutaj widać, jak to wygląda. Oczywiście to były transfery robione na tej samej zasadzie, jak się ściąga freski gotyckie, czyli taką samą techniką. One zostały później nalepione. O, i tutaj widać drugą salę i tą całą procedurę. I w tej chwili mamy w kolekcji taki trzy fragmenty ściany, właściwie sześć fragmentów, bo trzy czarne i trzy czerwone. I tutaj widać przełożenie tego, co było w realu, do tego, co jest obecnie i co posiadamy w kolekcji. I tutaj tego typu transfery mają dosyć zabawne określenie, ponieważ nazywane są transferami bezdomnymi, ponieważ one już nigdy nie wrócą do swojej rzeczywistości, nigdy nie będą częścią tego, z czego pochodzą. I oczywiście tutaj jest zaraz pytanie o pewien status tego przedmiotu. Czy on jest cytatem z dzieła sztuki, czy jest czymś takim jak połowiczne dzieło sztuki, czy jest dokumentacją. Tu jest kwestia oczywiście definicji, ponieważ dla mnie to nie jest takie ważne, więc pokazujemy to jako dzieło sztuki. To jest druga inna instalacja, która jak gdyby pokazuje rysunek wewnętrzny i zewnętrzny. I ona ma też jakby taką podobną, że tak powiem, megalomanijną i potrzebę zaanektowania swojej przestrzeni. To jest zrobione takim wałkiem do malowania ścian, tylko takim, który jest wielokrotnie ruch powtarzany, przez to dostajemy takiej przestrzennej wibracji na tych ścianach. I tutaj jest na czarno zamalowane wnętrze, a tam jest zewnętrzny, na zewnętrzny przedmiot w drugim pomieszczeniu. Abstrakcja również bywa używana jako rodzaj zapisu, przede wszystkim w muzyce współczesnej, w muzyce, która w jakiś sposób ma ambicje awangardowe. I tutaj pokażę Państwu dwa przykłady dwóch kompozytorów, bardzo różnych. To jest partytura muzyczna Krzysztofa Pendereckiego, z tym, że to nie jest stricte partytura muzyczna, ponieważ Krzysztof Penderecki ma taką szczególną strategię komponowania i on tworzy najpierw pewien rodzaj rysunku, on jest robiony też na pięciolinii, ale takiego zapisu zdecydowanie bardziej swobodnego, wielokolorowego, który mu wyznacza pewne pola klastrowe, pewne pola napięć, emocji, ekspresji i tak dalej. Dopiero potem tę partyturę, że tak powiem, rozpisuje czy też usprawnia dla muzyków. Ja robiłam taki film z nim w Lusławicach, gdzie porównywaliśmy tworzenie partytury z tworzeniem ogrodu. Bo on oprócz muzyki zajmuje się parkiem, ma gigantyczny park w Lusławicach i w jakiś sposób pewne metody, pewne zasady myślenia o partyturze przekłada na koncepcję organizowania parku. I tutaj też można było powiedzieć o takich szkicach, które pokazywały pewne istotne koncentracje. Ta praca jest dość o tyle zabawna i nietypowa, że tutaj
wybitny kompozytor postanowił zostać artystą wizualnym sensu stricto. I to nie jest rysunek partytury, tylko to jest partytura przełożona przez grafika na akwaforte. Także to jest pewna ilość odbitek i oczywiście ona przy tym troszeczkę straciła na kolorze, bo normalnie te partytury Krzysztofa Pendereckiego są niezwykle barwne. Inny kompozytor o zdecydowanie takim nowoczesnym podejściu do muzyki. I tutaj jest też partytura muzyczna, która oczywiście w przeciwieństwie do tego, co tworzy Krzysztof Penderecki, jest dla muzyków takich zawodowych nie do końca czytelna. To są abstrakcje i partytury, które wymagają przynajmniej na początku współpracy kompozytora z określoną grupą muzyków. I Szefera przede wszystkim grał taki zespół MW2 w Krakowie i oni znali zasadę czytania tych partytur. Oczywiście tego typu partytury, w których wyraźnie widać, prawda, taką, no nie boję się tego słowa, niemądrą ambicję, żeby stworzyć coś ładnego wizualnie. Co niekoniecznie jest jak gdyby wskaźnikiem do końca tego, co mają grać później muzycy. Wiem, co mówię, robiłam z Szeferem chyba 5 wywiadów, więc wypytałam go o to dokładnie. Także to są prace, które mają podwójne znaczenie. Dają dość dużą wskazówkę muzykom, jak grać, jeżeli wiedzą, jak to czytać. Mają bardzo silny element taką przyzwolenie aleatoryczne na wprowadzanie własnych interpretacji, a równocześnie stanowią rodzaj kompozycji plastycznej. Ja kiedyś w latach 80. robiłam taką dużą wystawę partytura muzyczna jako dzieło sztuki, ponieważ jest wielu twórców, którzy tworzą partytury z równoczesną myślą, żeby to były kompozycje wizualne. Tu jest inna, z taką dość znanym układem na dole, który się bardzo często powtarza w różnych kompozycjach Bogusława Szefera. Zresztą Bogusław Szefer w pewnym momencie, jak gdyby stymulując muzyków tymi swoimi abstrakcjami, tymi swoimi właściwie takimi no, upiększonymi kompozycjami, nabrał takiej ambicji szerszego sterowania ludźmi i zaczął tworzyć teatr, który był jak gdyby, teatr był pewnego rodzaju dla niego też orkiestrą i doskonale to robił zresztą. Abstrakcja może być również formą terapii. Zresztą to wszyscy w jakiś sposób doświadczają, ponieważ jeżeli się zaglądnie na przykład w rysunki konferencyjne, to przede wszystkim są to abstrakcje. Jest to pewien rodzaj takiego zapisu czegoś, o czym się nie myśli, ale co w pewnym sensie kontroluje emocje ręki, wymusza delikatne skupienie, nie pozwala na rozproszenie i tak dalej. I ta abstrakcja to jest oczywiście najprymitywniejsze użycie abstrakcji, jakie można sobie wyobrazić. Natomiast Mieczysław Poremski to jest taki nauczyciel nas wszystkich, najwybitniejszy profesor historii sztuki w Polsce, człowiek, który był do końca życia niezwykle młody i niezwykle twórczy i rzeczywiście był przyjacielem wszystkich swoich studentów i traktował nas jak swoich kolegów. To był wielki nauczyciel. I on przez całe życie rysował. My mamy w kolekcji, i to nie jest całość, około 700 tych rysunków. I to są, Mieczysław był człowiekiem logiki, myślenia racjonalnego i takich wzorców matematycznych. Więc tutaj tytuł jest oczywiście mniej więcej odpowiada tej postawie, a przy tym był fantastą fantastycznym. Prostopadłościany pięciowymiarowe, czasem sześcio, tutaj nie będę pokazywać sześcio,
ponieważ one są zbyt detaliczne i źle wypadają na projekcjach. Natomiast zasada takiego rysunku polega na tym, że zaczyna się od jednego rogu 5 linii i potem je trzeba tak prowadzić poprzez 5 wymiarów, co jest oczywiście całkowitym zaprzeczeniem tego, co mamy w naszej wyobraźni i wizualnej, i również mentalnej. Nie, 5 wymiarów nie jest wyobrażalnych, nawet 4 z włączeniem czasu dają ogromną trudność. I ten rysunek zaczęty w jednym punkcie musiał się zamknąć. I powiedzmy sobie, że na 90% mu się zamykał. Mamy parę rysunków, które gdzieś się rozpadły po drodze. I to jest oczywiście, można mówić tutaj o pewnej terapeutyczności tego typu rysunków, natomiast przede wszystkim one miały funkcję czegoś takiego jak wymuszenie skupienia intelektualnego i wymuszenie w myśleniu czegoś takiego, co przekracza pewną takie przyzwyczajenie do realistycznego odbierania świata. I to był pewien rodzaj nie tyle terapii, ile takiej preparacji intelektualnej. I Mieczysław to kompulsywnie tworzył. To było coś, co naprawdę, naprawdę robił świetnie. Zresztą, jak widzicie Państwo, niektóre, i tutaj takie są delikatne, że ten zabieg intelektualny jest sygnowany. Czyli tutaj była taki znak, że artysta z tego jest szczególnie zadowolony, że to nie jest tylko rysunek, który spełnił jakąś tam swoją funkcję, ale jest to rysunek, który on traktuje, okej, dzieło sztuki powstało. I one są często wielokolorowe. I często występują w takich grupach. I Mieczysław nas przyjmował często w domu, często jak mieliśmy jakieś problemy z tekstami, czy problemy z jakimiś artystami, to rozmawiał i były to fantastyczne dyskusje. Ja kiedyś przez przypadek odkryłam te rysunki u niego, bo leżała jakaś duża teczka, bo on tego nie pokazywał za bardzo. I zaproponowałam mu wystawę w galerii. I to jest może nie najlepszy slajd niestety, natomiast przylepiliśmy kilkaset takich rysunków i jak on wszedł na wernisaż, bo nie chciał się wtrącać, także nie chciał przyglądać się temu, jak to jest robione, to powiedział, nie wiedziałem, że jestem takim wariatem. No to rzeczywiście była tam taka i ta intensywność tych kompozycji niezwykła. I jeszcze w drugiej sali zrobiłam coś takiego, co było oczywiście takim troszeczkę prześmiewczym zabiegiem krytycznym, mianowicie z tych wszystkich, z tych kilkuset rysunków wybrałam takie, które z punktu widzenia takiego klasycznego estetyka, takiego człowieka, który wie, co to jest piękno, są najpiękniejsze. Także tutaj zrobiliśmy taki tłum, a w tamtej wisiały oprawione takie rysunki, które można było uznać w kontekście tych za arcydzieła. I tutaj nie pokazałam Państwu jednego jeszcze zespołu abstrakcji, który też w historii sztuki jest dość istotny, mianowicie takiej abstrakcji geometryczno-systemowej, opartej na tym, że artysta tworzy jak gdyby taki odgórny system, który będzie organizował kompozycję, który będzie decydował o sekwencjach powstającej pracy. W Polsce najbardziej znanym artystą, właściwie głównie on się tym zajmował, to był Ryszard Winiarski. To były rodzaje gier i rodzaje również pewnych systemów piątkowych, dziesiątkowych, gdzie kompozycja zależała od tego, jaki system artysta przyjął. I tutaj w tym momencie było właśnie też coś takiego, jak w pewnym sensie również ucieczka nie tylko od znaczeń, ale również ucieczka od odpowiedzialności za kompozycję, ponieważ kompozycja stawała się efektem działania pewnego systemu, który decydował o jej wyglądzie. A teraz jeszcze, ponieważ jesteśmy tutaj z abstrakcją z powodu Franka Stelli, jednego z najwybitniejszych artystów amerykańskich,
który stworzył bardzo personalny model i bardzo szczególną koncepcję abstrakcji. Oczywiście przy abstrakcji jest tak, jak już wcześniej to wspomniałam o tym, że zobaczenie jednego obrazu nie daje jak gdyby takich sprawnych, a właściwie żadnych nie daje narzędzi do tego, żeby coś o nim pomyśleć, żeby coś o nim powiedzieć, żeby w jakiś sposób uchwycić jego sens. I dlatego jest bardzo istotne w przypadku abstrakcji, żeby jednak móc połączyć, żeby jednak móc zobaczyć więcej prac. Oczywiście niekoniecznie to wymaga to kontaktu z oryginałem. No, są takie abstrakcje, właśnie C. Twombly jest czymś takim, jest takim twórcą, którego jak gdyby siła artystyczna i przekaz sensu tej sztuki jest związany z kontaktem z oryginałem. Natomiast wiele sztuki abstrakcyjnej dość dobrze daje się pojąć, nie zrozumieć, przeniknąć, uzasadnić, przekazać swój sens, również poprzez reprodukcję. Takim dość zaskakującą rzeczą, która na ten temat jest informacja o tym, co zrobił Malewicz, jak przyjechał do Warszawy. Malewicz miał tutaj wystawę, bodajże w hotelu Polonia, swojej sztuki, przywiózł sporo obrazów. I tak bardzo chciał zrobić pełny wykład o swoim myśleniu abstrakcyjnym, o swoim myśleniu o strukturze obrazu, o tym, jak następował ten proces myślenia o konstrukcji. Niektórych obrazów nie udało mu się przewieźć, także brakowało mu. I on siadł szybko i dorobił je tutaj tak, żeby one wyglądały i uzupełniały to, co jest. Oczywiście te doróbki nie mogły być tak perfekcyjne, nie mogły być czymś, co było prawdziwym oryginałem, ale dla niego to nie było istotne, bo on wiedział, że on tą ideę przekaże, że to jakoś ten ciąg zostanie wyrysowany. I Frank Stella, jak się go, że tak powiem, weźmie na wgląd szerzej, bo tutaj mamy do czynienia z jednym momentem jego twórczości, bardzo ważnym, bardzo ciekawym, w którym już pojawia się właściwie no, ta piramida jego przemyśleń i piramida doświadczeń abstrakcyjnych. I dlatego ja bym chciała tutaj pokazać Państwu kilka jego obrazów, które mam wrażenie, że pokazują proces myślenia abstrakcją. Ponieważ malowanie obrazu abstrakcyjnego, tworzenie przedmiotu abstrakcyjnego, to nie jest gra kompozycyjna. To jest pewien rodzaj myślenia abstrakcją. I w momencie, kiedy widzi się te procesy, to można zobaczyć, jak to funkcjonuje. W przypadku Franka Steli dość istotne są tytuły. Te tytuły nie są symboliczne w najmniejszym stopniu. To nie są tytuły, które mówią, co się działo w duszy, jak powstawała kompozycja. To są tytuły, które praktycznie są hasłami, bardzo często, a właściwie najczęściej, są hasłami geograficznymi albo przyrodniczymi. To jest odwołanie poszczególnej kompozycji do czegoś realnego, do jakiegoś planu miasta, do jakiegoś ptaka, do jakiegoś miejsca, do jakiegoś budynku. On zawsze, i tutaj jak gdyby zestawienie tego tytułu z kompozycją jest bardzo, bardzo istotne. Nawet mam wrażenie, no tutaj na tej wystawie to trochę widać, prawda, że jak się popatrzy, ale zwłaszcza jakby się tam było gdzieś w jakimś realu, na to miejsce, które jest w tytule obrazu i ma się na przykład reprodukcję, to można zobaczyć w tym miejscu czy w tym układzie to, co widział Stella. Widział swoim umysłem bardzo syntetycznym, specyficznie syntetycznym i specyficznie przekładającym realność na abstrakcję. Tutaj Stella ma nie dużo więcej niż 20 lat, czyli jest bardzo młodym człowiekiem, jest 58 rok.
I on rysuje, robi taką abstrakcyjną kompozycję przedstawiającą wyspę. I tutaj jest jak gdyby szkic do dużej kompozycji, który oczywiście zawiera również wskazówki kolorystyczne. I tutaj widać coś, co on potem jak gdyby z premedytacją gubił. Tu jest ta miękkość ręki, taka miękkość myślenia. Co zresztą to jest w ogóle, jeżeli chodzi o media, to jest fenomen rysunku, że rysunek ma jakby taką najkrótszą drogę między wizją obrazu a powstaniem obrazu, że to jest taka najkrótsza ręka. Malarstwo ma tą rękę już dużo, dużo dłuższą, a w momencie, kiedy przechodzimy na tego typu konstrukcje abstrakcyjne, które on tworzył, które mają jak gdyby ten dystans fabryczny, nie moją ręką wykonane. Tutaj to jest jak gdyby takie gorące myślenie, to jest jego ręką wykonane. Po czym jego takie spojrzenie syntetyczne na rzeczywistość, na obraz się pogłębia po końcu lat 50. Tutaj widać bardzo, bardzo wyraźnie, jak on nagle ochłodził swoje myślenie. To jest coś, co jest, dotyczy konstrukcji ubrania. I tutaj te tytuły wszystkie odnoszą się do konkretnych, realnych rzeczy, które on przekłada na abstrakcję. Tutaj widać również w tej abstrakcji jeszcze tą miękkość linii z poprzednich rysunków. Ona nie jest jeszcze taka całkowicie zdystansowana od wrażliwości jakby ręki, co potem się zdarzy, a potem znowu się odkręci. To jest jak gdyby w twórczości Steli dość wyraźne, że on wyszedł od czegoś jeszcze takiego fizycznego, biologicznego, a potem przeszedł na całkowity dystans abstrakcyjny i potem wrócił do zupełnie z innego kierunku, z zupełnie z innymi przemyśleniami, znowu do czegoś, co jest zdecydowanie spersonalizowane. To jest kolejny, to już jest taki najgłębszy eksperyment z abstrakcją, który sądząc po innych jego kompozycjach zapewne wydał mu się zbyt barokowy, w każdym razie od tego odchodzi. Tu jest coś, co widać w dzisiejszych kompozycjach, znaczy w późniejszych kompozycjach, czyli odkrycie takiej istotnego narzędzia w łamaniu abstrakcji, w łamaniu geometrii. I tutaj Stella jest, można powiedzieć, takim głównym twórcą na świecie, który to stworzył i to rzeczywiście później wielu artystów na różne sposoby, bardzo indywidualne, przejęło. W sztuce jest to piękne, że przejmowanie nie jest dowodem słabości. I tutaj już w tym obrazie zdecydowanie bardziej widać ten dystans od gestu, bo kwestia wykonania obrazu w momencie, kiedy zaczynamy radykalizować abstrakcję, jak gdyby nie do poskromienia indywidualność ręki zaczyna być przeszkodą. I wielu artystów przechodzi na, szuka metod, które jak gdyby chronią obraz przed ich gestem czy przed emocją ręki, używając przy tego typu obrazach różnych masek, różnych sposobów, żeby one były jak najbardziej wolne od ekspresji takiej biologicznej. I tutaj są różne przedstawienia. To jest duża seria dotycząca miasta, która
powinna być moim zdaniem reprodukowana jednak w jakiś sposób przynajmniej, chociaż nie wiem, czy to jest słuszne, ze zdjęciami tych miast, ponieważ w wielu przypadkach są to niezwykle egzotyczne miejsca i niewiele osób je widziało. To jest drugi obraz też dotyczący tego samego miejsca. I tutaj w tej pracy już wyraźnie widać jakby taką niechęć do płaskości obrazu, że w ramach kompozycji geometrycznej następuje pewna kompozycyjna symulacja przestrzeni. I tutaj na wystawie w Polinie widać, w jaki sposób on przygotowywał się na modelach, na pewnych próbach do tego, żeby to zrozumienie przestrzenności w obrazie uzyskać. No i tutaj nagle, co jest rzeczywiście tak, jak ktoś był tak przyzwyczajony do Stelli, takiego strasznie zdystansowanego, stojącego za tytułem, za wskazaniem, to jest obraz wykonany według mojego widzenia i odnosi się do miejsca, gdzie byłem. I tutaj nagle pojawiają się obrazy, które zawierają bardzo dużo tej takiej personalnej ekspresji. Takiej jak gdyby energii, która nie do końca daje, znaczy ona sama w sobie, to pokrycie, czy to używanie i kładzenie koloru, ono nie ma żadnych znaczeń oprócz pewnych właśnie takich ujawnień ekspresyjnych. Także tutaj oczywiście psychologia twórczości to nie jest dziedzina, która jest bardzo, bardzo dobrze opanowana i bardzo, że tak powiem, ambitna niestety. Natomiast tak jak się przegląda tą historię obrazu w wykonaniu Stelli, to tutaj psycholog twórczości miałby dużo do roboty, moim zdaniem. Potem jest seria ptaków. I tutaj na przykład to się często zdarza, to widziałam i na wystawach, i w katalogach, że przy tego typu obrazach pojawiają się zdjęcia tych ptaków. Pojawiają się, czy też rysunki je przedstawiające. I na przykład ten nocny Bonin Heron, który chyba wyginął, on jest rzeczywiście... ta abstrakcja oddaje energię jego struktury, jego konstrukcji. I tutaj przy tych obrazach już jeżeli wcześniej pojawiały się pewne symulacje przestrzenności, to tutaj przestrzenność robi się już taka oczywista i ten rodzaj i gest przesłania formę. W tych wcześniejszych abstrakcjach było coś takiego, że była tylko forma, była tylko linia, była tylko geometria. Natomiast tutaj już jest zdecydowanie istotniejsze, jest linia, jest po to, żeby ekspresja pewnego pojawiającego się obrazu na nim w jakiś sposób była uwypuklona. Tutaj już jest podporządkowane bardziej gestowi niż samej strukturze abstrakcyjnej. No tutaj mamy już do czynienia, to jest jakiś, ten obraz odnosi się do jakiegoś miasta chyba w Szwecji. Nie wiem, czy to miasto, nie bardzo się to kojarzy z ekspresją szwedzką, ale w każdym razie jest to, i też nie wiem, jak to miasto wygląda. Natomiast tutaj wraca geometria taka bardzo, bardzo, bardzo wskazująca. I właściwie w pewnym sensie pojawiają się kształty, które można nazwać jako kształty kumulujące energię, które zwiększają jeszcze bardziej intensywność tych obrazów i te kształty już są z kolei wolne od gestu takiego swobodnego, stają się z powrotem geometryczne. I tu jest, można powiedzieć, takie dzieło, które w pewnym sensie wieńczy tamte eksperymenty. Ja myślę, że ja skończę na Franku Stelli, pokazując, jak można bogato myśleć i patrzeć w momencie, kiedy zamienia się abstrakcję
w pewne narzędzie percepcji, jak to zrobił Stella. Czy są może jakieś pytania? Tylko bardzo proszę, żeby pytania były zadawane do mikrofonu, żebyśmy wszyscy słyszeli. Nie jest łatwo zadawać pytania w kontekście abstrakcji. Także nie wiem ten. Poza tym jest to temat trudny. Jak powiedziałam, abstrakcja w ogóle nie lubi słów. W takim razie ja zapytam, jak odróżnić dobrą abstrakcję od złej? Dobrą pracę abstrakcyjną od złej pracy abstrakcyjnej. To jest tak samo trudne, jak w odniesieniu do każdego dzieła sztuki. I w ogóle, jeżeli chodzi o trudności na terenie sztuki, słowo wartość jest the winner. To jest termin, który stwarza zawsze największe problemy. Oczywiście, kiedy my, fachowcy, ludzie, którym płacą za to, że mają wiedzieć, co jest dobrą sztuką, przecież nam za to płacą. My jesteśmy jak gdyby wysłannikami kultury po to, żeby powiedzieć wszystkim, co jest dobrą sztuką. Najczęściej powołujemy się na intuicję, z tym, że ta intuicja to nie jest kwestia takiej wizyjności, tylko jest to kwestia pewnej kumulacji doświadczeń. Ale też jesteśmy często zgubieni w momencie, kiedy się ma jeden obraz i nie ma się uzasadnienia, na przykład tak jak tutaj pokazałam Franka Stelle, że istnieje pewien rodzaj ciągu i te obrazy tak wynikają z siebie, że można zobaczyć, w jaki sposób one uzasadniają swoją wartość. Tak samo na przykład świetnym zabiegiem pokazania wartości jest właśnie ta wystawa w Polinie, ponieważ ja myślałam, że to będą tylko same te tak zwane obrazy finalne. Natomiast tutaj są pokazane procesy. Są pokazane, jak artysta sam siebie przekonywał, że ta kompozycja w odniesieniu do tego, co on chciał wyciągnąć z tamtego zdjęcia, jest słuszna. I to jest przede wszystkim taka podstawa. Nie podam przepisu, że wyjdzie pani z możliwością wartościowania obrazów abstrakcyjnych, bo takiej metody nie ma. To jest, że tak powiem, dość skomplikowana struktura porównań, odniesień i tak dalej. Rola widza w sytuacji, w jakiej jesteśmy tutaj, jest zasadnicza. Widz jest osobą najważniejszą. Instytucje sztuki, muzea, wystawy, galerie nie są dla artystów, tylko artyści są tutaj przynoszeni po to, żeby widz miał z nich kulturową korzyść. Natomiast my, czyli instytucje i muzea i tak dalej, musimy znaleźć sposób przekazania tej wartości, którą proponujemy. Także widz jest tutaj najważniejszy. Zawsze w muzeach staramy się, żeby prace miały pewne wyjaśnienia, interpretacje, odniesienia, żeby w bibliotece były odpowiednie książki dotyczące danych artystów i tak dalej. Wiadomo, że sztuka jest dziedziną trudną, dlatego że sztuka artyści się nie liczą w ogóle z widzem i to jest ich wartość. Oni nie mają prawa się z nimi liczyć. Oni tworzą coś, co ma być z założenia maksymalnie indywidualne, prywatne, i tym samym w jakiś sposób niezrozumiałe. Natomiast jest w tym jakiś komentarz, który jest niezwykłą wartością w przemianie kultury, w pewnej krytyczności wobec kultury, w pewnej krytyczności wobec percepcji, w pewnym takim treningu tego, jak patrzeć na świat i w jaki sposób nie poddać się niemądrym oczywistościom. I my to musimy, pani, ja i wszystkie instytucje kultury, my musimy to pomóc, żeby widz, który nie ma czasu na codzienne zajmowanie się sztuką, w jakiś sposób dostał. Także widz jest najważniejszy i on ma najtrudniej, a my mamy pomagać. A czy jest też tak w takim razie, że widz ma prawo odrzucić pewną część sztuki, czy to abstrakcyjnej, czy jakiejś innej, bo mam wrażenie, że też takie trochę było w jakiś sposób przesłanie tego, co pani mówiła, że wcale nie musimy. Może odrzucić, tak? Znaczy byłoby dziwne, gdyby nie odrzucał.
Nie, to jest oczywiste, ponieważ każdy w jakiś sposób znajduje pewien zakres identyfikacyjny w obrębie sztuki. Oczywiście my chcemy ten zakres jak najbardziej rozszerzać. Poza tym chodzi o to, jak się odrzuca. Czy się odrzuca na zasadzie takiej, że się znajduje pewną własną, prywatną kontrę wobec tego, czy się odrzuca, czy jest to negacja, która jest negacją taką opartą na pewnego rodzaju braku przyzwyczajenia, czy braku opatrzenia, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo różne podstawy do czegoś takiego. Natomiast oczywiście ja też odrzucam wiele sztuki, aczkolwiek cała mnie interesuje. Pani powiedziała, że abstrakcji nie należy opisywać słowami, to po co artyści nazywają swoje prace abstrakcyjne? Po co jest ten tytuł w takich pracach? Znaczy ja nie powiedziałam, że nie należy opisywać. Powiedziałam, że to sprawia potworną trudność, dlatego że bardzo łatwo popaść w taką leciuteńką kiczowatość w niektórych przypadkach. Że to rzeczywiście abstrakcja jest tak głęboko posuniętą syntezą czyjegoś postrzegania, że w momencie, kiedy nakładamy na tą strukturę jak gdyby własną narrację, to zaczyna się robić to troszeczkę tworzenie sztuki za kogoś. Natomiast tytuły, jest pewne przyzwyczajenie z jednej strony, z drugiej strony jest coś takiego jak w przypadku Franka Steli, że on wyraźnie tymi tytułami mówi. To nie jest rzecz oderwana od rzeczywistości. To nie jest abstrakcja, która jest pewnego rodzaju fantazją na temat kompozycji i jakiejś tam nieistniejącej struktury. Ta struktura jest, ja ją widziałem, ona jest w tamtym miejscu. Ona się zawiera w tej rzeczywistości. Także w jego przypadku te tytuły są strategicznie ważne. Bo tutaj to nie jest opisywanie słowami, to jest jak gdyby tylko sugerowanie relacji między światem a moim obrazem. Także tutaj to nie jest opis. Jeśli nie ma już więcej pytań, to dziękuję bardzo naszemu gościowi. Dziękuję Państwu. Ja też Państwu bardzo dziękuję.